Park Praw Natury, laboratorium wiatru, prądu, słońca i wody, elektryczny bolid. Tak można byłoby wymieniać długo, bo atrakcji o zabarwieniu fizyko-chemicznym podczas dnia otwartego w Rybnickiej elektrowni nie brakowało. Największym zainteresowaniem cieszyła się jednak wycieczka. Zakład można było zwiedzać jedynie pod opieką przewodnika. Ponad 2000 ludzi już od wczesnych godzin porannych okupowało bramy Rybnickiej elektrowni. Strajk bądź ewakuacja to pierwsze skojarzenie, jakie mogłyby nasunąć się przechodniom. Jednak poinformowani doskonale wiedzieli, że to dzień otwarty, który co roku przyciąga tłumy. Praktycznie co roku bijemy rekordy popularności, tak co roku mamy tych ludzi więcej. Jakoś tak mamy szczęście, że pogoda też zazwyczaj dopisuje. Gro tych imprez jest tutaj na terenie otwartym. Mieszkańców i gości do odwiedzenia tej największej na Górnym Śląsku elektrowni zachęcają atrakcje, jakie raz w roku czekają na zwiedzających. Odczarowujemy trochę elektrownię, że to nie jest jakaś groźna maszyna, która tutaj nie wiadomo co wyprawia, tylko można dotknąć, zobaczyć, posłuchać, co się tutaj dzieje, dlaczego wieczorem można włączyć suszarkę czy coś, lampkę choćby i dlaczego można sobie trochę poświecić. To naprawdę ciągle wzbudza spore zainteresowanie. Z pewnością największą frajdą zarówno dla tych młodszych, jak i starszych gości elektrowni była możliwość zobaczenia zakładu nie tylko od zewnątrz, ale również od wewnątrz. Odwiedzamy maszynownię główną, zwiedzamy nastawnię blokową, na której takie jakby serce elektrowni, na której widać wszystko, co się dzieje. Zwiedzamy właśnie maszynownię, halę główną, zwiedzamy kotłownię, obchodzimy tam tyłem, można stanąć pod kominami, pooglądać nasze odsiarczanie. Także myślę, że gro tego procesu pokazujemy. Zainteresowanie wycieczką było na tyle duże, że aby dostać się do środka zakładu, trzeba było swoje odczekać. Organizatorzy zadbali jednak o to, by nikt się nie nudził. Nowością podczas tegorocznej 8. edycji Dni Otwartych był Park Praw Natury i 4 laboratoria. Goście korzystając z atrakcji mogli zapoznać się z wieloma zjawiskami fizycznymi i chemicznymi, jak również odkryć i poznać bliżej mechanizm wytwarzania energii elektrycznej. Dzień otwarty elektrowni to jednak nie tylko tematyka energii, choć ta była tego dnia najważniejsza. Nie zabrakło również muzyczno-artystycznej oprawy w wykonaniu zespołów działających w Fundacji Elektrowni Rybnik.